Jo, witam się z wami z podłogi. Tym razem przyszedł czas na progi. Zrobiłem już jeden próg, teraz wam pokażę, jak ja robię progi. Ja to robię troszeczkę inaczej, z tego względu, że nie znaleźliśmy progów, które są klejone na takiej taśmie, tylko kupiliśmy progi, które są na śrubach. Ale mimo wszystko ja nigdy nie daję ich na śrubach, z tego względu, że nie jestem tego w stanie tak dobrze ustawić, że one będą w idealnej pozycji, z tego względu, że tutaj mamy dylatację i ta dylatacja mi trochę popsuje. Teraz wam to pokażę. Natomiast kupiliśmy progi, które są montowane właśnie na śrubach i przerobię je na progi, które będą klejone na taśmie dwustronnej. Dla mnie jest to wiele lepsze wyjście. Jestem w stanie bardzo dobrze to dopasować wtedy. Więc pierwsze co zrobię, to muszę sobie trochę powiększyć tutaj szparę na ten próg, bo trochę za wąsko tutaj zrobiłem, jak układałem podłogę. Wam pokażę. Tutaj mamy kawałek progu. I ten próg ma takie, tutaj widzicie, dwa wyżłobienia. I te wyżłobienia muszą mi tutaj wejść w tą szparę między jedną podłogą a drugą, a tutaj niestety w tej części mam już za cienko i muszę tutaj podciąć ten kawałek, żeby ten próg mi się tutaj zmieścił. Tutaj widzicie, też jest dylatacja między jedną a drugą wylewką, więc w tym momencie jakbym tutaj chciał się wiercić z tymi progami, to bym miałbym problem, żeby mi to wyszło równo tak jak chcę, dlatego po prostu zrobię to na taśmie dwustronnej, tak jak kupuje się te progi od razu z taśmą dwustronną, to ja sobie po prostu tak to zrobię. Więc zabieramy się najpierw za wycięcie tutaj tego panela, tych kilku paneli. Ja do wycięcia tej szczeliny będę używał takiego multitoola. Tutaj można założyć takie różne brzeszczoty. Fajnie się tutaj zakłada akurat w tym modelu, z tego względu, że nie trzeba mieć żadnego klucza, żeby tutaj kręcić, tylko wystarczy to otworzyć i jesteśmy w stanie wyciągnąć od razu brzeszczot i założyć inny. Tak powinno mi być wygodnie. Zamykamy, on już jest tutaj zamknięty i możemy działać. Podłączamy do prądu. Odpalamy maszynkę. I właśnie dzięki temu, widzicie, mogę sobie pogłębić ten otwór równiusieńko. Jest to bardzo wygodne. Jak żeśmy szli do ciebie, a ty tym tniesz, to mi chodzi tu. Nie wiem, skąd ten dźwięk taki dziwny. Mikołaj jest zaciekawiony całym tematem. Co to tatuś robi? Co on to robi? Tutaj Mikołaj mi towarzyszy. No tak. I tutaj mamy już przecięte. Już mamy poszerzony ten otwór. Powinno teraz być dobrze. To wchodzi ten próg już bez problemu. Czyli jak go tutaj włożę, to mam już tutaj jeszcze troszeczkę nawet miejsca, żeby nim ruszyć. I możemy zacząć odmierzać, ile tego progu tutaj ma być. I będziemy go docinać. Tak, jesteś ciekawy, co tatuś robi? Pomagałbyś, co? Ty już byś pomagał, jakbyś mógł. Tak. Te rzeczy, które można wziąć. No. Och, aż. Więc teraz dotniemy sobie próg. Ja tutaj zaznaczyłem sobie, w którym miejscu będziemy ciąć. Fajnie użyć takiego czegoś. Skrzynka uciosowa. O, to już wiemy. No, skrzynkę uciosową. To było mega przydatne podczas cięcia tych list wszystkich. Tak. Układamy sobie do równego i tniemy. Udało się przeciąć. Już dwa kawałki. Pasuje tutaj do drzwi. Teraz musimy sobie ściągnąć te takie tutaj gumki, które tutaj są, z tego względu, że ja będę chciał tutaj dać właśnie tą taśmę dwustronną. Natomiast na tej gumce to by mi się to w ogóle nie trzymało, nie miałoby się czego chwycić. Dlatego te gumki po prostu sobie ściągniemy. Ona łatwo schodzi, tylko trzeba co kawałek podwantowywać. Co kawałek trzeba chwytać, bo jak sobie to zrobicie dłuższe dla wygody, to się od razu urwie. Tak robiłem wcześniej. Więc tutaj muszę uciąć kawałek. Włożyć to do środka i wtedy będzie się miał na czym trzymać i będzie to idealne. Próg już nam fajnie pasuje. Jak go tak przykleimy, to będzie idealnie. No nie?
Perfekto. Tutaj z tej strony też jest bardzo ładnie. Czas teraz tylko na taśmę. Bierzemy sobie taśmę dwustronną. Ja kupiłem taką jak najcieńszą się dało. Nie tą z gąbką, tylko tą taką bardzo cienką. I po prostu kleimy. Teraz możemy odciąć nadmiar. Mamy obklejone, więc możemy pościągać tą tasiemkę i będziemy mogli od razu przykleić próg. I gotowe. I mamy kolejny próg. On jest idealnie w kolorze drzwi. No. Też na kamerze każda ta część ma inny kolor, ale w rzeczywistości bardzo zbliżony i do podłogi, i do drzwi. No i został nam ostatni próg. Tutaj będziemy go dawać w tym miejscu. Mikołaj, jedziemy. Dum, dum. No tu mamy bardzo dużą tą szczelinę, mam nadzieję, że nam to chwyci w ogóle, bo tak nie przemyślałem tego. Ale tyle czasu, po 4 latach mamy progi. To łóżeczko jest super. I uwielbiam to łóżeczko za te kółka, to po prostu ja nie wiem, jak sobie inni radzą bez kółek. My zabieramy się za rozwożenie ziemi nawierzchniowej, bo dotarła, więc dzisiaj się tym zajmujemy. Właśnie położyłam Mikiego spać, także mamy tą chwilę. Zaczynamy. Walec. Mam nadzieję, że będzie to lepszy zakup niż glebogryzarka. Natomiast prezentuje się tak. Też mam taką nadzieję. Jego się napełnia wodą lub piaskiem, z tego co wiem. Tak. To będziemy napełniać wodą. Piasek jest cięższy, ale nie mamy wody. Nie mamy piasku. Ile to cudo kosztowało? 200 zł nieco. 200 mieliśmy go wypożyczać, ale okazało się, że ktoś nie zwrócił po prostu walca i nie dało się wypożyczyć. A że chcemy ubić to wszystko, no to potrzebowalibyśmy coś takiego. Więc tak to właśnie wygląda. Trzymajcie kciuki, aby się nie rozleciał po paru krokach. A co, my tu mamy małe stupy. Kto je bułę? Jak tam była? Smaczna? Mniam.